Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich widzów kanału w kolejnej wróżbie walentynkowej. To będzie przepowiednia dla par z długim stażem, nie tylko dla małżeństw, ale ogólnie dla tych par, które już ze sobą dość długo żyją, dość długo jesteście w związku. I pytanie, jakie zadamy kartom, czego potrzebuje Wasz związek? Taka zagadka, czego potrzebuje Wasz związek? Będą trzy opcje do wyboru i macie tak. Pierwsza opcja to czarne serduszko, druga opcja to białe serduszko i trzecia opcja to czerwone serduszko. Teraz jest dla Was czas do zastanowienia się, aby tutaj intuicyjnie wybrać tę opcję, która do Was wewnętrznie najbardziej przemawia. Tak na pierwszy rzut oka wybierzcie po prostu właściwą dla siebie opcję, bez jakiegoś większego analizowania, tylko po prostu to, co pierwsze przychodzi Wam do głowy. Czarne serduszko, opcja pierwsza, białe serduszko, opcja druga i trzecia opcja, czerwone serduszko. Bardzo proszę o dokonanie wyboru i za chwilę przejdziemy do czytania. Przypomnę temat, pary z długim stażem, czego potrzebuje Wasz związek. Mam nadzieję, że dokonaliście wyboru. Przechodzimy zatem do wróżby dla Was. Najpierw osoby, które wybrały opcję numer 1, czarne serduszko. Co Wy tutaj macie, moi drodzy? No, ja bym powiedziała tak. Mamy rycerza mieczy, czwórkę mieczy, asa mieczy. Ewidentnie tutaj nie powinniście się wykłócać z partnerem. Każdy z Was ma jakby swoje racje. Są tutaj jakieś tarcia, mogą być jakieś konflikty i karty radzą zdecydowanie troszeczkę się wyciszyć, oddalić się może na moment od partnera. Dla niektórych może to być nawet okres jakiejś separacji, jakiegoś wyjazdu jednego z partnerów, tak aby każde z Was na spokojnie mogło pozbierać myśli, zastanowić się, nie robić niczego pochopnie, żadnych pochopnych decyzji nie podejmować, ale później wrócić jak gdyby do siebie po to, żeby przeprowadzić konkretną, merytoryczną, rzeczową rozmowę. Bez jakichś kłótni, bez nadmiernych emocji, po prostu szczerze ze sobą porozmawiać, powiedzieć, co komu leży na wątrobie, wyłuszczyć te kwestie, ale tak właśnie na spokojnie, żebyście po prostu nie ulegali nadmiernym emocjom. No bo wiadomo, że emocje w takich sytuacjach są złym doradcą, ponieważ wtedy możecie się zapalić od razu, gdzieś tam Was nerwy poniosą, zaczniecie się wykłócać, no i wiadomo, partner też zacznie odpowiadać ciętymi ripostami, no i to jest prosta droga do awantury. Więc tutaj karty zdecydowanie zalecają wyciszenie się, być może właśnie na jakiś czas nawet odseparowanie się od partnera, spojrzenie na sprawy z dystansu i dopiero potem powrót do tych drażliwych kwestii, ale tak już na chłodno, na spokojnie. Bo wszystko to da się wyjaśnić, tylko tutaj jakby nie trzeba dać się prowokować do kłótni i nie trzeba właśnie działać pod wpływem nadmiernych emocji. Teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do opcji drugiej, czyli białe serduszko. Dla tych osób, które wybrały tę opcję, moi drodzy, u Was zdecydowanie w związku brakuje dobrej zabawy. Brakuje, powiedziałabym, takiej zwykłej, codziennej radości życia. Wy tutaj się pokazujecie jako para taka po przejściach. Być może mieliście trudniejszy, gorszy okres w Waszym życiu, w Waszym małżeństwie czy w Waszym związku. Coś Was tutaj przykrego spotkało. Przeżywaliście to bardzo, powoli, powoli już dochodzicie do siebie, ale to jest wszystko takie jeszcze nie do końca ogarnięte, że tak powiem, bo niby już jest lepiej, ale to wszystko takie bez przekonania. I tutaj dla Was przekaz jest taki, że warto byłoby czasem po prostu wyjść z domu, gdzieś spotkać się w gronie przyjaciół, zabawić się, pójść potańczyć, posłuchać wspólnie muzyki, zrobić coś razem, pobawić się, zrealizować wspólną pasję, być może zacząć realizować jakieś nowe hobby, nauczyć się tańca towarzyskiego, czy po prostu zrobić coś dla siebie wspólnie, tak aby można było się tym cieszyć, cieszyć jakimś zwycięstwem, bo tutaj Waszym zwycięstwem będzie odzyskanie ponownie radości życia. Wiadomo, że w każdym związku, zwłaszcza takim, gdzie
już mamy taki długoletni staż, przychodzi moment kryzysu, pewnej rutyny, różne są sytuacje życiowe, które po prostu też powodują, że możemy sprawdzić, czy w takich sytuacjach na przykład można liczyć na partnera, czy on się sprawdzi wtedy jako nasze wsparcie, jako pomocna dłoń. Ale z każdej takiej sytuacji, jeżeli jest miłość, jeżeli jest współdziałanie dwojga ludzi, da się po prostu wyjść. A u Was ewidentnie zabrakło takiej beztroski, takiej radości życia. Teraz by Wam się to po prostu przydało, aby gdzieś od czasu do czasu wyjść z domu, po prostu najzwyczajniej w świecie się zabawić. I taki dla Was jest przekaz z kart. Natomiast dla osób, które wybrały czerwone serduszko, cóż tutaj pokazują karty? No, powiedziałabym w ten sposób. Ten Wasz związek nie jest zły. On jest taki dosyć udany, dosyć zgodny. Wszystko tutaj jest w miarę w porządku, ale no właśnie w miarę. To jest wszystko takie letnie. Tak jakby toczy się swoim rytmem. Brak w tym wszystkim namiętności. Brak w tym wszystkim jakiegoś takiego polotu, fantazji. To wszystko jakby jest już takie nudne, takie monotonne. Stało się to po prostu takim codziennym życiem, taką rutyną. I karty tutaj zalecają, abyście po prostu pozwolili sobie na wspólne marzenia, na wspólne fantazje, abyście powrócili do tego, jak wyglądał Wasz związek na przykład w początkowej fazie. Wtedy snuliście idealistyczne wizje zapewne, wtedy mieliście wiele wspólnych planów, wiele marzeń i gdzieś to wszystko po drodze się zatraciło. Gdzieś po prostu zbyt racjonalnie zaczęliście patrzeć na pewne sprawy, zbyt chłodno analizować, rozkładać na czynniki pierwsze. Za mało w tym wszystkim jest uczucia, a za dużo myślenia. Tutaj jakby trzeba przypomnieć sobie to, o co wtedy zabiegaliście, o co walczyliście, o czym marzyliście. Być może powrócić do jakichś swoich dawnych marzeń. Jeżeli marzyliście na przykład o wyjeździe gdzieś w dalekie kraje, o jakichś zagranicznych wojażach, to może warto by było do tych projektów teraz powrócić. Nigdy nie jest na takie rzeczy za późno, bo teraz ten Wasz związek wygląda poprawnie, ale właśnie tak letnio. Nie ma tutaj jakichś płomiennych wyznań, nie ma deklaracji, nie ma takiego robienia czegoś dla siebie bezinteresownie, jakichś drobnych upominków, prezencików, tego co właśnie wiąże się z początkiem związków, z początkową fazą. I u Was potrzebne jest takie odmłodzenie tego związku, ponowne nauczenie się mówić o swoich uczuciach, wyznawanie sobie miłości, sprawianie drobnych przyjemności, no i przede wszystkim wspólne marzenia, więcej namiętności w tym wszystkim. Tak by to się przedstawiało, moi drodzy. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za wysłuchanie, za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że te porady okazały się pomocne w Waszym przypadku. Bardzo serdecznie i gorąco wszystkich pozdrawiam. Życzę szczęścia, udanego pożycia w Waszych związkach, spełnienia, naprawienia relacji z partnerem czy z partnerką w takich sytuacjach, kiedy jest to potrzebne. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia.